Szczęść Boże, coś wam powiem. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Już za chwilę. Czymże jest jednak chwila, jeśli nie oczekiwaniem, cieszeniem się z tego, co mamy? Może jest właśnie smutkiem, bo coś nie poszło albo kogoś straciliśmy. Wszystko zależy względem czego wówczas liczymy. Chwila może mieć kilka minut albo kilka lat. Gdy Jezus pozostawił uczniów na czas męki, śmierci i zmartwychwstania, to były raptem 3 dni. W porównaniu z miłością, która trwa wiecznie, nieobecność Boga może wydawać się nieskończonością. Ale to była jakby sekunda. Uczniowie zadali pytanie Jezusowi, czym jest owa chwila? Jednak nie otrzymali odpowiedzi wyjaśniającej w taki sposób, jakiego by oczekiwali. Jezus odpowiada im w perspektywie nieba, życia w nim i wraz z Jezusem na zawsze. Mówi, że idzie, ale wróci. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Dla świata usunięcie Chrystusa z przestrzeni publicznej jest największą radością. Dla uczniów Chrystusa zaś jest ciosem. Ale Jezus w kolejnym zdaniu zapewnia, wasz smutek zamieni się w radość, bo On przyjdzie ponownie. Nawet już przychodzi. Choć czyni to tak, jak chce. Czasem ukryty za zasłoną jakiegoś telefonu, nie w porę, lub kogoś, kogo nie lubimy. Innym razem pod zasłoną przykrej sytuacji lub bolesnego wydarzenia. Mamy wolność, aby go odrzucić albo przyjąć. Jeśli uwierzymy, że Jezus naprawdę jest z nami w każdej sytuacji, że pomaga nam bronić się przed własnymi błędami, to wcześniej czy później doświadczymy, jak nasz smutek zostanie przemieniony w radość. Ilekroć przyjmujemy Jezusa, choćby pod zasłoną, tylekroć napełnia nas życiem. Słowa Phila Bosmansa streszczają nasze życie. Nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko, życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nimi jutro? Wykorzystaj ten dzień dzisiejszy. Obiema rękoma obejmij go. Przyjmij ochoczo, co niesie ze sobą. Światło, powietrze i życie. Jego uśmiech, płacz i cały cud tego dnia. Wyjdź mu naprzeciw. Jesteśmy ze świata i zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże dla świata, jako nieodzowny element. Ważne jest jednak, jaką przyjmujemy postawę w widzeniu naszego otoczenia. Czy potrafimy spojrzeć na życie przez pryzmat świata niebieskiego? Jeśli tak, to wtedy hierarchia wartości jest ułożona właściwie i daje ogromne perspektywy rozwoju naszego człowieczeństwa. To ono przez łzy i zawodzenie może dotrzeć do prawdy o Bogu, o człowieku i o świecie. Może też jednak zamazać właściwe spojrzenie na rzeczywistość. Tylko zachowanie w tym właściwych proporcji daje nam poczucie szczęścia tu i teraz, na tym świecie.